Po suplementy najwyższej jakości. Zapraszam Was do sklepu SFD. Michał Rogoziński, MMA.pl. Z nami Karolina Brzuszczyńska po swoim debiucie, udanym debiucie w MMA. To powiedz, jesteś zadowolona? No jak najbardziej. Tutaj walka wygrana, więc bardzo się cieszę. Pełne 3 rundy, więc było wyzwanie dosyć spore, ale udało się. Patrycja, no powiem Ci, charakter pokazała. Wychodząc do walki, Antek Chmielewski mówi Ci tak, jedziesz, gilotyna. Pamiętam, przed samą walką, to nie jest trochę tak, że chociażbyś trenowała 3 miesiące, pełny okres przygotowawczy, ale zostają zawsze te ostatnie słowa w głowie, które wychodząc do klatki słyszysz, bo dokładnie poszłaś po tą gilotynę, wiedzieliście, że będzie chciała Was obalać. Tak, wiedzieliśmy to od początku, że przeciwniczka będzie próbowała mnie obalić. Ta gilotyna była ćwiczona po prostu na sparingach, na treningach do upadłego i gdzieś tam, jak Antek zobaczył, że ta gilotyna mnie wychodzi, to włożyliśmy to w nasz game plan. No i to nie było ostatnie słowa, to nie kwestia tego, bo my to mieliśmy w naszym gameplanie i niestety w pierwszej rundzie się nie udało tej walki zakończyć, ale gdzieś tam cały gameplan poszedł zgodnie z planem, więc... To jest tak, jak patrzę na ten partner często, 15-20 sekund próba poddania, jeżeli masz czysto zapiętą gilotynę. Potem obawiałem się, że to bardzo Cię będzie dużo zdrowia kosztowało. Kosztowało? Kosztowało. Obie zresztą byłyśmy już zmęczone po pierwszej rundzie, bo Patrycja miała jednak to odcięcie tlenu. Ja gdzieś czułam już, że ręce się zmęczyły. No trochę to trwało, nie udało mi się tej gilotyny dopiąć ewidentnie. Nie było, po prostu za płytką i weszła ręka. Kosztowało nas obie. Na szczęście na korzyść trochę dla mnie, bo widać było już w drugiej rundzie, że Patrycja zrobiła się lekko sina, więc to dało mi też pewnie przewagę w kolejnych rundach. Na pewno i zresztą też ładnie skleiłaś pod koniec, nie? Dlatego to sędzia podniósł. A powiedz, jak się czujesz w takim razie w tej dyspozycji stójkowej, bo wywodzisz się z taekwondo, ale w ogóle nie widziałem nóg. I teraz widziałam sam czysty boks. Jesteś zadowolona z tej postawy swojej? Tak, to też było zaplanowane. Antek wiedział też, że przeciwniczka wie o tym, że ja trenowałam taekwondo, więc będzie podejrzewała, że będę chciała kopać. On tak na pierwszym treningu już, na jednym z pierwszych powiedział, że zapominamy o taekwondo. Hajkiki może kiedyś uda mi się pokazać w innej walce, kiedy już doszlifujemy też parter, obronę i tak dalej. Może gdzieś te hajkiki zostaną wykorzystane. Jak patrzysz na MMA, to podoba Ci się ten sport i będziesz chciała dalej startować w tej formule? Jak mi nie będą pękać policzki, nie, żartuję. Tak, podoba mi się. Ja kocham sporty walki, wcześniej było taekwondo, tutaj już jest wszystko, to są mieszane sporty. To jest super, bo to jest ogrom wiedzy, mnóstwo pracy jeszcze przede mną, ale bardzo bym chciała. W trzeciej rundzie była ta sytuacja, że dotarło to jej kolano, Patrycji kolano, poczułaś mocno, rozcięła ci pod okiem skórę i też przy uderzeniu rozmawiałem z Tomkiem Bronderem, który sędziował ten pojedynek. Mówi, że akurat tak trafiła pod klatką ciebie w tą ranę, że rozbryzła ta krew na niego i mówi, że hardcore. Nawet nie zauważyłaś, no bo jak mówię? Nie, ja nie zauważyłam, to była adrenalina, nawet nie wiedziałam, że to tak pękło, bo dopiero zobaczyłam to na telebimie, że mam taką wielką szramę. I pierwsze, o czym pomyślałam, to mówię, Boże, ogląda to mama, już tam ryczy przed telewizorem. Nie czułam, bo była duża adrenalina, dopiero teraz gdzieś czuję lekkie pieczenie tak naprawdę, ale no nie wygląda to ciekawie. Rozmawiałem z lekarzem, mówił o 3-4 szwach, natomiast jest taka maść, to sobie ją posmarujesz i na pewno tej blizny nie będzie widać tak bardzo. Z mojej strony to wszystko, gratuluję Ci tej wygranej i chciałbym, żebyś na końcu od siebie 2 słowa powiedziała. No przede wszystkim dziękuję mojemu trenerowi, który stworzył genialny gameplan, bardzo prosty, ale dopracowany do każdego szczegółu i mojej Adze, która mnie wspierała cały czas, no i całej rodzinie na trybunach, która po prostu krzyczała w niebo głosy, zajęła pół trybun chyba, więc cieszę się, że możemy zwycięsko dzisiaj świętować. Co masz na szyi wydzierane? A to jest napis hindi i fonetyczny, oznacza życie. W życiu chodzi o spełnianie marzeń, a nie o pieniądze. I w takim luźnym tłumaczeniu oznacza, że kiedy realizujemy pasję, to wtedy pojawiają się pieniądze. I łączy się w słowo karma. Mądre rzeczy, tego Ci życzę też, żebyś realizowała to jak najbardziej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dzięki. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.